Normandia, nadajnik zabezpieczony. No nieźle. Prosimy o natychmiastową... Działająca technologia Protean. Niesamowite. Pierwszy raz widzę coś takiego. Coś musiało go uaktywnić. Przyjąłem, Normandia. Czekam. Zidentyfikowaliśmy statek, który wylądował na Eden Prime. To Normandia. Należy do Przymierza. Dowodził nią kapitan Anderson. Udało im się ocalić kolonię. A nadajnik? Jeden z ludzi mógł go uruchomić. Pani doktor? Doktor Chakwas! Chyba się budzi. Martwiliśmy się o was, Shepard. Jak się czujecie? Ale mam kaco. Ile czasu byłem nieprzytomny? 15 godzin. Myślę, że coś się stało z nadajnikiem tam na dole. To moja wina. Widocznie uruchomiłam jakieś pole ochronne, kiedy podchodziłam. Musiałeś zepchnąć mnie z drogi. Od moich ludzi wymagam więcej, Williams. Naraziliście całą misję, sierżancie. Nie bądźcie zbyt ostrzy, komandorze. Nie mamy pojęcia, czy to właśnie spowodowało reakcję. Niestety nigdy się tego nie dowiemy. Nadajnik eksplodował. Pewnie jakieś przeciążenie. Wybuch pozbawił was przytomności. Przenieśliśmy was z powrotem na statek. Nie sądzę, żeby przyszło ci do głowy, że na Eden Prime jest ośrodek medyczny. W tym ambulatorium będzie wam lepiej niż w jakimkolwiek szpitalu na Eden Prime. Pod względem fizycznym nic wam nie jest. Wykryłam jednak niezwykłą aktywność mózgu, anormalne fale beta. Zaobserwowałam również wyraźnie szybsze ruchy gałek ocznych, objawy kojarzone zwykle z intensywnym śnieniem. Widziałem, nie jestem pewien, co... Śmierć... Zniszczenie. To nie ma sensu. Włączę to do mojego raportu. Może... O, kapitan Anderson. Jak się ma pacjent, pani doktor? Odczyty w normie. Wygląda na to, że wszystko w porządku. Dobrze to słyszeć. Shepard, muszę z wami porozmawiać. Na osobności. Tak jest, kapitanie. Będę w mesie w razie czego. Wygląda na to, że nieźle oberwaliście od tego nadajnika. Na pewno wszystko w porządku? Przeżyję. Nie będę kłamać, Shepard. Jesteśmy w dupie. Nilus nie żyje. Nadajnik zniszczony. Mamy inwazję getów. Rada zażąda wyjaśnień. Rada może mnie pocałować w dupę. Nie mogą mnie winić za utratę nadajnika. Nie zrobiłem nic złego. Poprę was i wasz raport, Shepard. Dla mnie jesteście bohaterem. Ale nie po to tu przyszedłem. Chodzi o Sarena, tego drugiego Turianina. Saren jest widmem, jednym z najlepszych, żywą legendą. Ale jeśli współpracuje z getami, to znaczy, że przeszedł na drugą stronę.
Widmo poza kontrolą oznacza kłopoty. Zwłaszcza takie widmo. Saren nienawidzi ludzi. Nie przybył na Eden Prime tylko dlatego, że nienawidzi ludzi. Macie rację. Saren działa wspólnie z getami. Nie wiem dlaczego. To musi mieć jakiś związek z... Byliście na miejscu, kiedy nadajnik uległ samozniszczeniu. Widzieliście coś? Jakąś wskazówkę, która mogłaby nam powiedzieć, czego szuka Saren? Tuż przed utratą przytomności miałem jakąś wizję. Wizję? Jaką wizję? Widziałem syntetyków. Gety. Mordujących ludzi. Masakrujących ich. Musimy donieść o tym Radzie, Shepard. Pomyślą, że mi odbiło. Nie wiemy, jaki rodzaj informacji zawierał ten nadajnik. Może zaginioną technologię Protean. Albo plan jakiejś broni masowej zagłady. Cokolwiek to było. Znam Sarena, znam jego podejście do nas. Uważa ludzi za zarazę dla galaktyki. Ten atak był aktem agresji. On poznał tajemnicę tego nadajnika. Dowodzi armią getów. A wszystko zapewne po to, żeby zetrzeć ludzkość z mapy galaktyki. Znajdę jakiś sposób, żeby go pokonać. To nie takie proste. On jest widmem. Może udać się wszędzie i zrobić praktycznie wszystko. Dlatego właśnie potrzebujemy Rady po naszej stronie. A kiedy Rada zrobiła cokolwiek dla ludzkości? Jeśli udowodnimy, że Saren jest skontaktuję się z ambasadorem i zobaczę, czy uda mu się załatwić... Powinniśmy być już blisko. Idźcie na mostek i powiedzcie Jokerowi, żeby wprowadził nas do doku. Hej, komandorze. Samą porę, komandorze. Właśnie miałem wprowadzić nas do Cytadeli. Spójrz, jak działa to cacuszko. Podatki nie idą na marne. To Ascension. Okręt flagowy Cytadeli. Rozmiar to nie wszystko. Chcesz coś powiedzieć, Joker? Technika też się liczy. Popatrz na tego giganta! Przebiłby bariery każdego statku floty przymierza jednym strzałem. Dobrze, że jest po naszej stronie. Tu SSV Normandia. Prosimy o zezwolenie na lądowanie. Normandia, czekajcie na zezwolenie. Możecie rozpocząć lądowanie. Przekazuję was kontrolerowi przymierza. Zrozumiałem, wieża. Bez odbioru. Normandia, kierujcie się do doku 422. Oburzające. Rada wkroczyłaby, gdyby gety zaatakowały kolonię należącą do Turian. Turianie nie zakładają kolonii na obrzeżach systemów Terminusa, ambasadorze. Ludzkość wiedziała, co ryzykuje, kiedy wkraczała w obręb Trawersu. A co z Sarenem? Nie można tak po prostu zignorować zbuntowanego widma. Żądam podjęcia działań. Nie ma pan prawa czegokolwiek żądać od Rady, ambasadorze. Ochrona Cytadeli bada oskarżenia pod adresem Sarena. O wynikach dochodzenia SOC porozmawiamy podczas przesłuchania, nie wcześniej. Kapitanie Anderson, widzę, że przyprowadził pan całą wycieczkę z Normandii. Tylko oddział z Eden Prime. Na wypadek, gdyby pan miał jakieś pytania. Mam raporty na temat misji. Zakładam, że są prawdziwe. Tak jest.
Wygląda na to, że przekonał pan Radę, żeby udzieliła nam audiencji. Nie byli z tego powodu zadowoleni. Saren to ich najważniejszy agent. Oskarżenie o zdradę jest ryzykowne.